I have good news for you. Mam dla was dobre wieści. We can lower heart attack and stroke risk 80%. Możemy obniżyć ryzyko ataku serca o 80%. Now they're putting a lot of people on drugs called statins. Wielu ludzi używa leków zwanych statynami. If everybody went on the statin drugs in America that they say should be, we would have 3 million more diabetics. Jeśli wszyscy ludzie w Stanach Zjednoczonych braliby te leki, statyny, a mówi się u nas, że powinno tak się stać, to mielibyśmy 3 razy więcej cukrzyków. One of the side effects is diabetes. Bo jednym z efektów ubocznych jest cukrzyca. Now, with the statin medicines, you can lower heart attack risk 30%. Dzięki tym lekom, statynom, możemy obniżyć ryzyko zawału serca o 30%. But with lifestyle, you can lower it 80%. Ale dzięki samemu stylowi życia możemy obniżyć to ryzyko o 80%. And most people don't know that. A większość ludzi niestety tego nie wie. So we want to first talk about the lifestyle. Tak więc na początku chcielibyśmy mówić o stylu życia. If you've had a heart attack, jeśli miałeś już zawał serca, and the doctor treats you so you don't get the second heart attack, a lekarz udziela ci leczenia tak, abyś nie miał następnego ataku serca, we call that secondary prevention. Nazywamy to wtórnym zapobieganiem. Now, if you have not had a heart attack, jeśli jeszcze nie miałeś zawału serca, but you have high blood pressure, ale masz wysokie ciśnienie krwi, the doctor treats you so you don't get the first heart attack. Lekarz daje ci leczenie tak, abyś nie miał tego pierwszego zawału serca. We call that primary prevention. Jest to wstępne zapobieganie. Now we're talking about a step before that. Teraz będziemy rozważać jeszcze krok przed tymi dwoma. Living properly so you never get high blood pressure. Którym jest takie życie, aby nigdy nie osiągnąć tego wysokiego ciśnienia krwi. So, there are 7 risk factors. Jest pewnych 7 czynników ryzyka. If we live that lifestyle, avoiding these 7 risk factors, we can lower our risk of heart attack and stroke 80% without medicines. Jeśli będziemy żyć takim stylem życia, unikając tych 7 czynników ryzyka, możemy obniżyć ryzyko zawału serca o 80%. The first risk factor, smoking tobacco. Pierwszym takim czynnikiem ryzyka jest palenie tytoniu. That's a big problem in Eastern Europe. Jest to dużym problemem we wschodniej Europie. I made the mistake the other day in my lecture in Slovakia. W Słowacji jakiś czas temu zrobiłem pewien błąd podczas wykładu. See, I said two-thirds of the doctors were smoking. Ja powiedziałem wtedy, że 2/3 lekarzy pali papierosy. And this nurse raised her hand said, no, that's not right. A były wśród nas emerytowane pielęgniarki i jedna z nich podniosła rękę i powiedziała, to nieprawda. She said it's 100%. 100% pali. And that's true. I to jest prawda. Now are those going to people tell people not to smoke? They're smoking themselves. I oni mają mówić ludziom, aby nie palili, przecież sami palą. I have a new method to get them to stop, most people to stop quickly. Mam nową metodę, aby większość ludzi przestała palić, rzuciła palenie. We should pass a law that nobody gets a diploma from graduating from anything if they still are smoking. Stwórzmy prawo takie, żeby nikt nie dostał dyplomu na żadnym kierunku studiów, jeśli nie przestanie palić. We need to do something when they're young to keep them from smoking. Musimy zrobić coś, aby jeszcze młodych powstrzymać przed paleniem papierosów. Now in some countries we reduce the smoking nicely. W pewnych krajach redukowanie palenia papierosów dość dobrze przebiega. In the United States, only 18% of adults are still smoking. Na przykład w Stanach Zjednoczonych tylko 18% dorosłych osób nadal pali papierosy. In Slovakia, it's 40% of the men are smoking. Na Słowacji 40%. Na Słowacji 40% mężczyzn pali. There's a problem in Poland too. W
Polsce też mamy z tym problem. Okay. Now in the United States, in California, they're smarter than the rest of the country. W Stanach Zjednoczonych mieszkańcy Kalifornii są nieco mądrzejsi niż reszta kraju. Only 16% of adults are smoking. Tylko 16% dorosłych osób pali. Okay. But in the developing countries, the smoking is going up. Ale w krajach rozwijających się ten poziom palaczy wzrasta. In the age group 13 to 15. W grupie wiekowej od 13 do 15 lat. One out of five of those kids are smoking. Jeden na pięciu nastolatków pali papierosy. So the prediction of the World Health Organization. Tak więc oczekiwania Światowej Organizacji Zdrowia, pewne przewidywania. By the year 2020. Na rok 2020. We will have 10 million people in this world dying every year just because of cigarette smoking. Są takie, że kiedy osiągniemy rok 2020, co roku 10 milionów osób będzie umierało z powodu palenia papierosów. That's our number one problem in Eastern Europe. To jest nasz problem numer jeden we wschodniej Europie. Now, the second risk factor. Drugi czynnik ryzyka. Alcohol. Alkohol. People are drinking too much alcohol. Ludzie piją za dużo alkoholu. Alcohol increases the risk of systolic blood pressure. Alkohol wzmaga ryzyko wysokiego ciśnienia krwi. It increases the risk of breast cancer in women. Oraz ryzyko posiadania raka piersi u kobiet. Increases the risk of rectal cancer. Podnosi ryzyko raka odbytu. So alcohol is a big problem. Jest więc bardzo dużym problemem. Now the third one is inactivity. Trzecim czynnikiem ryzyka jest brak aktywności. People don't exercise. Ludzie nie uprawiają ćwiczeń fizycznych. One third of the women who have heart attacks is because they're inactive. Jedna trzecia kobiet, które mają ataki serca, właśnie nie uprawia ćwiczeń fizycznych. Now I want to give you one scientific study that shows you how important exercise is. Chciałbym przedstawić Wam wyniki jednego badania naukowego, które pokazuje, jak ważne są ćwiczenia fizyczne. A person who exercises is physically fit. Osoba, która uprawia ćwiczenia fizyczne, jest sprawna jako taka. But he smokes. Jednak pali. And he has high blood pressure. Ma wysokie ciśnienie krwi. And he has high blood cholesterol. I wysoki poziom cholesterolu we krwi. He will live longer than the man who's inactive, who doesn't have any of those things. Będzie żyła dłużej niż osoba, która nie uprawia ćwiczeń fizycznych i nie pali, nie ma reszty tych szkodliwych czynników. Now, if a person is obese, big and fat. Jeśli osoba jest otyła, ma dużo tłuszczu w organizmie, but they exercise, a uprawia ćwiczenia fizyczne, they have only half the rate of dying as the people who are inactive, who are normal in weight. Ma o połowę zmniejszone ryzyko zawału serca niż osoba o normalnym poziomie wagi, która nie uprawia ćwiczeń fizycznych. I have outlived both my brothers. Ja przeżyłem dwóch moich braci. And I think that's because I exercise. I myślę, że to z powodu ćwiczeń fizycznych. We heated our house with wood. Ogrzewaliśmy nasz dom drewnem. I cut the trees. To ja byłem tym, który rąbałem drewno. I split the wood by hand. Rozdzielałem moimi rękami. When I got to be 80-85, I thought it's time to get a wood splitter. Kiedy miałem już wiek 80 lat, 80 kilka, myślałem, że warto sprawić sobie taką rozdzielaczkę mechaniczną do drewna, żebym już nie musiał używać siekiery. I have 10 hectares of land. Posiadałem wtedy 10 hektarów terenu. So I have lots of trees. Miałem więc dużo drzew. I have almost one hectare in cultivation. Prawie jeden hektar był zarośnięty. So a few years ago I planted 3,000 strawberry plants. Więc następnego roku zasadziłem 3,000 sadzonek truskawek. That takes a little exercise. To wymaga dużo ćwiczeń fizycznych.
They say, what do you do with all those strawberries? Mówili mi, co ty zrobisz z tymi wszystkimi truskawkami? They don't understand. Nie rozumieli. It's the best way to win friends. To jest najlepszy sposób, aby zdobyć sobie przyjaciół. Everybody likes strawberries. Wszyscy lubią truskawki. But that's useful exercise. Ale to bardzo przydatne ćwiczenie. So exercise is extremely important. Tak więc ćwiczenia są nader ważne. Now the fourth risk factor. Czwarty czynnik ryzyka. Is overweight. To nadwaga. How can you tell if you're overweight? Jak możecie stwierdzić, czy macie nadwagę? You stand on the scale. Stoicie na wadze. If the needle goes out of sight, you're too fat. Jeśli nie widzicie igiełki, to jesteście to macie nadwagę. Now another way. Inny sposób, żeby you can lay down on the floor. Możecie położyć się na podłodze. And put a board from your chest to your abdomen. I położyć sobie deskę od swojej klatki piersiowej do brzucha. If it goes up toward your stomach, you're too fat. Jeśli idzie w górę w kierunku waszego brzucha, to macie nadwagę. Now another way is pinch right here the fat between your ribs and your hip. Jeszcze innym sposobem sprawdzenia, czy macie nadwagę, jest chwycić swój tutaj tłuszczyk między żebrami. If it's more than 2.5 centimeters, you're too fat. Jeśli wynosi ten obszar więcej niż 2,5 cm, to macie nadwagę. Now we're going to give you some scientific ways a little later how to tell if you're overweight. Nieco później podamy naukowe sposoby stwierdzenia, czy borykacie się z nadwagą. Now I said even if you're obese, if you exercise, you don't get all those diseases that other overweight people get. Pamiętajcie, że tak jak już powiedziałem, nawet jeśli jesteście otyli, a uprawiacie ćwiczenia fizyczne, to nie będziecie cierpieć od tych chorób, które mają inne otyłe osoby. But the reason most people overweight is they haven't been exercising. Ale niestety powodem, dla którego większość otyłych osób cierpi na te schorzenia, to to, że oni nie uprawiają ćwiczeń fizycznych. Okay. Overweight increases the risk of heart attack and stroke. Nadwaga zwiększa ryzyko zawału serca i udaru. Now, the fifth risk factor. Piąty czynnik ryzyka. Lack of fruits and vegetables. Brak owoców i warzyw w diecie. Now, we should eat more fruits and vegetables. Powinniśmy jeść więcej owoców i warzyw. In the United States, 2/3 of the people are overweight. W Stanach Zjednoczonych 2/3 ludności ma nadwagę. Are we going to tell them to eat something more? Czy mamy im mówić, żeby jedli jeszcze więcej? They'll just get fatter. Oni tylko się roztyją bardziej. We have to first tell them to what to eat less of. Najpierw musimy im powiedzieć, czego jeść mniej. So they have room for more fruits and vegetables. Tak, żeby mieli to miejsce na więcej owoców i warzyw. The fruits and vegetables decrease the risk of heart attack, cancers, high blood pressure, all kinds of things. Owoce i warzywa zmniejszają ryzyko ataku serca, raka, wielu różnych rzeczy. So we have to tell the American people what to eat less of. Tak więc musimy powiedzieć Amerykanom, czego jeść więcej, a czego mniej. Two categories of foods. Są dwie kategorie posiłków. Number one is sugar. Pierwszy z nich to cukier, cukry. The American Heart Association has made recommendations of that. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne przygotowało pewne wskazówki odnośnie cukru. The man should have no more than 9 teaspoons of sugar a day. Dorosły mężczyzna nie powinien spożywać więcej niż 9 łyżeczek cukru dziennie. The woman, 6 teaspoons. W przypadku kobiet jest to 6 łyżeczek. Today the average in the United States is 22 teaspoons. Dzisiaj w Stanach Zjednoczonych średnia to 22 łyżeczki dziennie. Sugar eaten between meals causes more cavities in the teeth than sugar, same amount of sugar eaten at mealtime. Cukier między posiłkami sprawia, że psują nam się zęby o wiele bardziej. Okay. A także dziąsła. Now, the reason why the sugar isn't good. Powodem, dla którego cukier jest tak niedobry dla nas. It increases your risk of
getting infection because you can't fight disease. Jest to, że zwiększa on ryzyko złapania infekcji, ponieważ twój organizm nie może się przed nią bronić. The white corpuscles can't engulf the germ and destroy them. Białe komórki krwi nie mogą wtedy otoczyć zarazku i go zniszczyć. If you eat 15 teaspoons of sugar at one time, jeśli zjecie na raz 15 łyżeczek cukru, those white blood cells are like a diabetic, they can't fight infection. To nasze białe komórki krwi są jak cukrzycy. Nie potrafią sobie poradzić z infekcją. Can you eat 15 teaspoons of sugar at one time? Czy potraficie zjeść na raz 15 łyżeczek cukru? We worked real hard in the United States to learn how to do that. U nas w Stanach Zjednoczonych pracujemy bardzo ciężko, aby nauczyć się to zrobić. Have you ever heard of a banana split? Czy kiedyś słyszeliście o takim deserze lodowym banana split? Three scoops of ice cream. To są, są to trzy gałki lodu. Chocolate on top. Trochę czekolady. Half a banana here and half a banana here. Połówka banana tu, połówka po drugiej stronie. 25 teaspoons of sugar. 25 łyżeczek cukru. And people go into ice cream shops in the United States and eat a whole banana split one time. I ludzie wchodzą tak po prostu do cukierni w Ameryce i zjadają to naraz. Now, it causes these cavities in your teeth. You have to see the dentist. I to sprawia, że psują się dziąsła w jamie ustnej. You don't have to have cavities in your teeth. Nie musicie wcale cierpieć na problemy z zębami, na próchnicy. That's something you choose to have. To jest coś, co wybierasz. My son doesn't have any cavities in his teeth. Mój syn nie ma żadnej dziury w zębach. Okay. Now he's still young. On ciągle jest młody. He can still get them. On ciągle jeszcze może jakieś zdobyć. He's only 67. Ma tylko 67 lat. So he can still get them. Więc ciągle może jakieś zdobyć. But if you don't eat all that sugar between meals, you're not going to get all those cavities. Ale jeśli nie spożywacie cukru pomiędzy posiłkami, nie zdobędziecie takich dziur w zębach. Now, the other thing, the other category of food we have to tell people to eat less of. Drugą kategorią posiłków, o której musimy wspomnieć ludziom, jest we have to tell them to eat less meat. Aby jedli mniej mięsa. The World Cancer Research Fund in London. Światowy Fundusz do Badań z Rakiem w Londynie. They raise more money for cancer research than anybody else. Zebrał więcej pieniędzy na badania dotyczące raka niż inne. They have just reviewed all the scientific studies on food and cancer. Oni niedawno przejrzeli całą dostępną naukową dokumentację odnośnie jedzenia i raka. And because of intestinal cancer, colon cancer, i z powodu raka jelit, they say there's one food group you should never eat. Powiedzieli, jest jedna grupa posiłków, której nigdy nie powinniście spożywać. You should eat processed meat. Nie powinniście spożywać przetworzonego mięsa. Now what's processed meat? Co to takiego jest przetworzone mięso? Smoked meat. To jest mięso wędzone. Salted meat. Solone. Meat with added chemicals like sodium nitrate. Mięso z dodatkiem różnych chemikaliów jak saletra na przykład. They say that causes so much intestinal cancer. You should never eat that meat. Powiedzieli ci naukowcy, że nigdy nie powinno się spożywać takiego rodzaju mięsa, ponieważ powoduje tak dużo przypadków raka. I was in Slovakia. Byłem na Słowacji. Talking to children in school. Rozmawiałem z dziećmi w szkole. I asked how many of you ate salami last week. Zapytałem, ilu z was jadło salami w zeszłym tygodniu. Every hand went up. Każda rączka była w górze. I was surprised how much salami they ate. Byłem zaskoczony, jak dużo salami oni potrafią zjeść. Now I asked in the school here. Spytałem o to samo tutaj w szkole. Not near as many hands went up. No już nie tak dużo rąk było w górze. Nawet nie podobna ilość. Okay. But it's very exciting that one government has now said the vegetarian diet is an ideal diet.
Ale jest to interesujące, że pewien rząd pewnego kraju powiedział dosłownie niedawno, że dieta wegetariańska jest tą idealną. In the United States, w Stanach Zjednoczonych, every 5 years, co każde 5 lat, they appoint a scientific committee, jest wyznaczona pewna rada naukowa, to review all the scientific literature, zajmująca się przeglądaniem literatury naukowej, and tell the Americans how they should eat. I przekazywaniem Amerykanom informacji na temat, jak oni powinni jeść. They tell them what the ideal diet is. Oni mówią, co te 5 lat, jaka jest idealna dieta. Every year up to now they've been saying the Mediterranean diet is the good one. Zawsze aż do tego roku twierdzili, że dieta śródziemnomorska jest dobrą dietą. This year for the first time they added another diet. W tym roku po raz pierwszy dołączyła inna dieta. They said the vegetarian diet. Powiedzieli dieta wegetariańska. And they always would tell them what food groups go to make the good diet. Zawsze ta rada naukowa stwierdzała, jaka grupa społeczna tą dietę przestrzega. They always included lean meats. You know, the poultry and the fish. Zawsze włączali w to zestawienie takie lekkie mięsa typu drób, ryby. This year they left out lean meats. W tym roku nawet to lekkie mięso wykluczyli. The meat industry is very upset. Przemysł jest bardzo na nich zły za to, przemysł mięsny. But this is what the scientists are saying. Ale właśnie to mówią dzisiaj naukowcy. Okay. So, we tell them to eat less of those so they have room for more fruits and vegetables. Tak więc w Ameryce mówimy ludziom, aby jedli mniej tych rzeczy, cukry i mięsa, aby mieli miejsce na owoce i warzywa. Now these are the 5 behavioral factors. Jest to 5 czynników naszego zachowania, naszym zachowaniu. There are 2 other factors. Jeszcze 2 można dodać do tych 5. High blood pressure. Wysokie ciśnienie krwi. High blood pressure and then high cholesterol in the blood. High cholesterol. Oraz wysoki poziom cholesterolu we krwi. Okay. But if you do these things right, you won't have high blood pressure or high cholesterol. A jednak jeśli przestrzegacie te 5 pierwszych rzeczy, nie będziecie mieć 2 pozostałych. All these factors here relate to your blood pressure. Wszystkie te czynniki, ta cała 5 jest związana z waszym ciśnieniem krwi. And most of them all relate to your blood cholesterol level. A większość z nich również z waszym poziomem cholesterolu we krwi. Okay. Now, if we do this, we can lower the risk of heart attack and stroke 80%. Jeśli przestrzegamy tych wszystkich czynników, możemy obniżyć ryzyko zawału serca o 80%. We can also lower the risk of diabetes 88%. Również możemy obniżyć ryzyko zachorowania na cukrzycę o 88%. How do we know that? Skąd to wszystko wiemy? They followed thousands of people for many, many years, and the people who live this way don't get those diseases. The people who live this way don't. Setki tysięcy ludzi, którzy przestrzegają tych zasad, byli obserwowani przez naukowców przez wiele lat. Now, who is it that says this? I któż taki to mówi, ta informacja jest? Od kogo pochodzi? American Heart Association. Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. European Cardiology Society. Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne. The World Health Organization. Oraz Światowa Organizacja Zdrowia. They're all agreed. Wszyscy są w zgodzie. That we ought to encourage everybody to do this. Że powinniśmy zachęcać wszystkich ludzi do wypełniania tych. But we have a problem. Mamy jednak pewien problem. In the United States, less than 5% of the people live this way. W Stanach Zjednoczonych mniej niż 5% mieszkańców żyje w ten sposób. But the goal for 2020 is that 20% of the population will live this way. Jednak celem na rok 2020 jest, aby 20% mieszkańców Stanów Zjednoczonych w ten sposób żyło. So this is the most important thing everybody in Poland needs to know. Jest to zatem ta najważniejsza rzecz, o której Polacy również powinni się dowiedzieć. Now we'll get a little bit more scientific. Teraz zrobi się trochę bardziej naukowo.
I want to show you what a fat is. Chcę wam pokazać, czym jest tłuszcz. This cholesterol business. Ta cała sprawa z cholesterolem. This has to do with too much saturated fat and too much cholesterol in the food we eat. Ma to związek ze zbyt wielkim poziomem nasyconych tłuszczów i cholesterolu w pożywieniu. All right. Now let's show you what a fat is. Teraz pokażę wam, jak wygląda tłuszcz. Now this is a glycerol molecule. Jest to cząsteczka glicerolu. Okay. Glycerol. If you take this hydroxy group off. Jeśli weźmiemy tą grupę wodorotlenową, jeśli ona zniknie, to. And you put a fatty acid there. I dołączymy tutaj kwas tłuszczowy. Then it would be a monoglyceride. Będzie to monoglicerydy. If you take that one off. Jeśli znowu tą cząstkę zabierzemy. Replace it with a fatty acid. I wymienimy za nią kwas tłuszczowy. That would be a diglyceride. Będzie to dwugliceryd. If you take this one off and have three of them. Put a fatty acid, you have a triglyceride. Kiedy wreszcie dołączymy trzeci kwas tłuszczowy w tamtym miejscu, będziemy mieć trójgliceryd. Triglyceride is fat. I to jest właśnie trójglicerydy. Są to tłuszcze. Monoglyceride, diglyceride are not fats. Monoglicerydy i dwuglicerydy to nie są tłuszcze. Now, there's two fatty acids we all must get in our diet because the body cannot make them. Są dwa kwasy tłuszczowe, które wszyscy musimy dostarczać do organizmu, ponieważ sami ich nie wytwarzamy. And you have to have these to live. I musimy je posiadać, aby żyć. Plant oils give a lot of this one. Tłuszcze roślinne dostarczają nam dużo tych właśnie kwasów. This is called linoleic acid. Są to kwasy linolenowe. Your rapeseed oil has a lot, your canola. Olej rzepakowy dostarcza nam dużo takiego kwasu. Okay. Now it has six carbons. Ma on sześć atomów węgla. Then it comes to a double bond. Następnie następuje podwójne wiązanie. And changes direction. I zmienia swój kierunek cała molekuła. But because it's six before it gets to the double bond, we call it an omega-6 fatty acid. Dlatego, że ten pierwszy łańcuch jest złożony z sześciu atomów węgla, nazywamy go kwas omega-6. Now, when you hydrogenate to make a margarine, kiedy go zmieniamy ten tłuszcz w margarynę, you may have this so it doesn't go this way, it goes straight out, across. Ta część łańcucha nie układa się w ten sposób, ale na przykład idzie dalej w tą stronę. When it goes back on itself, it's called cis. W tej formie, jaką widzimy tutaj, jest to nazwana forma cis. If it does it twice, it's cis-cis linoleic acid. Jeśli takie podwójne wiązanie dwa razy występuje, jest to kwas linoleinowy. But if it goes straight out, it's called trans. Jeśli jednak, gdyby jednak ta forma się zmieniła i w pewnym miejscu szła prosto, zamiast zakręcać, to jest to nazwany kwas tłuszczowy, tak zwany trans. The trans fatty acids are not too good. I te kwasy tłuszczowe trans nie są zbyt dobre. They raise your bad cholesterol. Podwyższają poziom tego złego cholesterolu we krwi. And they lower the good cholesterol. A obniżają poziom dobrego cholesterolu. That's why in the United States now. Właśnie dlatego dzisiaj w Stanach Zjednoczonych. They're getting rid of all the trans fatty acids in the margarines. They're making margarines different. They don't hydrogenate. Robi się margaryny w taki sposób, aby nie zawierały kwasów tłuszczowych trans. Okay. Now there's another essential fatty acid you have to have in your food because your body can't make it. Jest jeszcze jeden rodzaj kwasu tłuszczowego, który musimy sobie dostarczać. This has three double bonds. I tutaj mamy trzy podwójne wiązania. It calls omega-3 because it's three carbons before it comes to the double bond. Nazywa się on omega-3, ponieważ posiada trzy atomy węgla, zanim dojdziemy do pierwszego podwójnego wiązania. This is called alpha-linolenic acid. Now I'm going to give you a little handout with lots of this information. Now in fish,
w rybach. We have the long chain omega-3 fatty acids. Mamy kwasy omega-3 o długich łańcuchach. It's called EPA. Nazywane one są EPA w skrócie. Icosa means 20. Icosa nazywa, to znaczy 20. 20 carbons. 20 atomów węgla. Then penta means 5. Penta oznacza 5. Enoic is double bonds. Enoic z angielskiego to podwójne wiązanie, więc jest to kwas eicosa, pentoinowy. So there's 5 double bonds. Mamy więc 5 podwójnych wiązań. The more double bonds, it oxidizes quickly. Im więcej tych podwójnych wiązań, tym szybciej się taki kwas utlenia. It forms what we call free radicals. Formując cząsteczki, które nazywamy wolnymi rodnikami. Your body has a way to handle those. Get rid of them. Nasze ciało ma pewien sposób, aby pozbywać się wolnych rodników. But if the system gets overwhelmed and can't handle it, we think these might cause cancer. Ale jeśli organizm ma za dużo tych wolnych rodników i nie potrafi sobie z nimi poradzić, to mogą one powodować raka. Now, babies have to have this. Dzieci muszą mieć właśnie te wolne rodniki. For eye development. Aby ich oko się rozwinęło. For brain development. Tak samo mózg. For development of the nervous system. I system nerwowy, aby się rozwinął u dziecka, muszą być te wolne rodniki. They said the only way to get it is from fish. Mówi się, że jedynym sposobem, aby je dostarczyć organizmowi, to jeść ryby. So a professor at Loma Linda University. Tak więc pewien profesor na uniwersytecie w miejscowości Loma Linda w Stanach got a group of vegans together. Zebrał grupę wegan. Who never ate fish. Weganie nie jedzą ryb. And he took a needle. Wziął więc igłę ze strzykawki. He puts the needle in the buttocks fat. I umieścił ją w miejscu, gdzie znajduje się dużo tłuszczu. And analyzed the fat to see how much EPA they had. I przeanalizował ich tłuszcz, aby sprawdzić, jak wiele oni posiadają. They had more than the people who ate the fish. Okazuje się, że tego kwasu tłuszczowego, który miał znajdować się w rybach, weganie mają więcej niż ludzie, którzy spożywają ryby. We say impossible. Niemożliwe. But this is the way it turned out. Ale właśnie tak to wygląda. They said you have to eat fish. Mówili, musisz jeść ryby. These people never ate fish and they had lots of it. A ci ludzie nigdy nie jedzą ryb, a mają tego kwasu mnóstwo. We aren't sure yet where they got it from. Jeszcze nauka nie jest pewna, skąd oni go zdobywają. We think maybe some of those unusual soy products maybe had it. We aren't sure. Domyślamy się, że być może te niecodzienne produkty z soi też w pewien sposób zapotrzebowanie to uzupełniają. Now, that's enough for the chemistry lesson. Starczy już tej chemii. And we're going to talk about what your blood levels should be for the cholesterol and triglycerides. Powiemy sobie teraz o tym, jakie poziomy cholesterolu i triglicerydów powinniśmy. You go into your doctor. You say, "What's my cholesterol?" Idziesz do swojego doktora i pytasz, jaki mam poziom cholesterolu. He says, "You're okay." A on odpowiada, "O, wszystko w porządku." That's not enough. To nie wystarczy. Taka odpowiedź nie wystarczy. You need to know the number. Musisz znać liczby. Now, the total cholesterol is not important. Cholesterol ogólny nie jest taki ważny. Total cholesterol. Now in EU here, in the EU, they say it should be under 3. Standard europejski mówi o tym poziomie, że powinien być poniżej 3. Okay. But that doesn't matter. Ale to nie jest takie ważne. You need to know the important number. Musisz wiedzieć ten ważny numer, tą ważną liczbę. That's the LDL cholesterol. Jest to poziom cholesterolu LDL. That's the bad cholesterol. To jest ten zły cholesterol. Okay. That's really what you need to know. To jest to, co naprawdę musisz wiedzieć, kiedy pytasz o poziom cholesterolu. And so here they said, let's see,
I have this wrong. Total cholesterol. Wrong. They're saying it's 5. A zrobiłem błąd przy poziomie ogólnym cholesterolu. To nie poniżej 3, ale poniżej 5 mam. It's the LDL that they say should be at least under 3. To właśnie ten cholesterol LDL powinien być poniżej 3. But if you're at high risk of a heart attack, jeśli jednak mamy wysokie ryzyko ataku serca, it should be less than 2.5. Powinno to wynosić mniej niż 2,5. So when you see your doctor, kiedy więc spotkacie się znowu ze swoim lekarzem, you ask him for sure what the number is. Bądźcie pewni, że zapytacie go o liczbę tego cholesterolu LDL. Now, there's a good cholesterol. Jest też dobry cholesterol. HDL. HDL. You want that high. Chcecie, aby poziom jego był dość wysoki. Now, for men that should be at least 1, and for women it should be at least 1.3. That's for women. Dokładne liczby dla mężczyzn i kobiet wynoszą 1.3, kobiet dla mężczyzn 1.0. Now, when that's low, they say you are at higher risk of heart attack. Jeśli poziom tego cholesterolu jest niski, to macie wysokie zagrożenie zawałem serca. Now, this goes up high when you're eating too many steaks. Ten poziom złego cholesterolu wzrasta, kiedy jecie za dużo steków na przykład. Too much saturated fat and cholesterol in the diet. Zbyt wiele tłuszczów nasyconych i cholesterolu w diecie. If this is too low, jeśli poziom tego drugiego jest zbyt niski, they say you probably are not exercising enough. To prawdopodobnie nie ćwiczycie wystarczająco dużo. We know exactly how much you need to exercise to raise this. Dokładnie wiemy, jak wiele musicie ćwiczyć, aby podnieść poziom dobrego cholesterolu. My HDL was low. Mój poziom dobrego cholesterolu był niski. I figured out how much exercise I needed to do to get it up to normal. Ale dowiedziałem się, ile muszę ćwiczyć, żeby podnieść go do normalnego poziomu. I would have had to run 4 marathons every week. Musiałbym biegać 4 maratony w każdym tygodniu. Now, I believe in exercise. Ja wierzę w ćwiczenia fizyczne. But not for this purpose. Ale nie w tym celu. This is mostly a genetic problem. To jest głównie problem genetyczny. My son is a runner. Mój syn jest biegaczem. And he has a low HDL. I jako biegacz on też ma niski poziom tego dobrego cholesterolu. They took people with low HDL. Naukowcy wzięli grupę ludzi z niskim HDL. And gave them this medicine z niskim to raise it. HDL. Gave them the medicine to raise it. I dali im lek, który poprawia poziom tego cholesterolu. The medicine makes your skin itch. Terrible. Ten lek jest straszny, sprawia, że swędzi was skóra. But even though they got their HDL up normal, it didn't lower their heart attack risk any. Ale pomimo tego, że ten poziom wyrównał się u tych osób, nie zmniejszyło się u nich ryzyko zawału serca. Okay. But the doctor will probably say you're not exercising enough if yes, this is low. No, ale zasady mówią, że nie ćwiczysz wystarczająco dużo, jeśli ten poziom jest niski. The next figure you need to ask for is your triglycerides or fat in the blood. Następną rzeczą, o którą powinieneś spytać swojego lekarza, jest poziom trójglicerydów we krwi lub... This should be less than 1.7. Powinien on wynosić mniej niż 1.7. You ask your doctor, what is it? What is it? Spytajcie waszego lekarza, jaki on jest. He says you're okay. Kiedy odpowie, że wszystko u was w porządku. But you say, I want to know the number. Żądajcie dokładnej liczby. Well, you're 1.6, you're okay. No więc twój poziom wynosi 1.6. Wszystko w porządku. Now let me tell you why you need to know the number. Pozwólcie mi powiedzieć teraz, dlaczego musicie znać dokładną liczbę. There's two kinds of LDL particles. Są dwa rodzaje cząsteczek LDL. One are big, large. Jedne z nich są duże. The others are small. A drugie bardzo małe. If you have too much of this kind,
Jeśli macie zbyt wiele tych dużych, you double your risk of heart attack. Zwiększacie dwukrotnie ryzyko zawału serca. If you have too much of this kind, you have seven times the risk of heart attack. Ale jeśli macie za dużo tych mniejszych cząsteczek, to ryzyko zawału serca zwiększa się u was siedmiokrotnie. The diabetic has this kind. Właśnie cukrzycy mają dużo tych mniejszych cząsteczek cholesterolu LDL. Now we used to measure these to see what a person's risk was. Zwykle mierzymy poziom tych właśnie cząsteczek, aby sprawdzić ryzyko zawału serca. We don't measure it anymore. Już więcej tego nie mierzymy. Tak było wcześniej. Because if we know what your triglyceride level is, it will tell us what this is. Ponieważ kiedy znamy poziom triglicerydów we krwi, to już wiemy, jak sprawa wygląda z tymi cząsteczkami LDL. If you're at the high normal level, you have 90% of them will be this kind, the bad kind. Jeśli mieścicie się w normie z triglicerydami, ale jesteście już w tej górnej granicy, wtedy większość waszych cząsteczek cholesterolu LDL to będą te małe. Okay. Now if you can get this down to between 0.6 and 0.8, jeśli uda się wam zmniejszyć poziom triglicerydów do pomiędzy 0,6 a 0,8, 90% of these will be the large ones that aren't so much of a problem. To 90% cząsteczek cholesterolu LDL w waszym organizmie to będą te duże cząsteczki, które nie stanowią tak wielkiego problemu. But if you're under here, your doctor say you're okay. Ale jeśli dochodzicie już do poziomu 1,7, a wasz lekarz mówi, że wszystko jest w porządku, but you want to know the number. To powiedzcie, że chcecie znać dokładną liczbę. Because if you're lower, you're better off. Ponieważ im niższa ta liczba, jeśli mieści się w tym dolnym przedziale, to tym lepiej. Now what makes the triglyceride go up? Co sprawia, że poziom triglicerydów wzrasta? 90% of the problem is because of overweight. Większa część problemu leży w nadwadze. Okay. That's the biggest problem. Next problem is sugar. To jest właśnie największy problem. A następnym problemem jest poziom cukru. Next problem is alcohol. Kolejnym picie alkoholu. That's what raises this. To wszystko podnosi poziom triglicerydów. Too much fat in the diet can raise it. Za dużo tłuszczu w diecie również podwyższa poziom triglicerydów. Now there's one other figure you need to find out from your doctor. Jest jeszcze jedna sprawa, o którą musicie zapytać waszego lekarza. That's the blood sugar level, glucose. Jest to poziom glukozy we krwi. Okay. And it should be less than 5.6 to 6.2 in there somewhere. Powinien on wynosić mniej niż 5,6. If this gets too high, you have diabetes. Jeśli ten poziom będzie zbyt duży, to staniecie się cukrzykami. A woman who has diabetes has 5 times the risk of a heart attack. Kobieta, która ma cukrzycę, ma podwyższone o 5 razy ryzyko zawału serca. A man who has diabetes has 2 or 3 times the risk of a heart attack. Mężczyzna, który ma cukrzycę, ma to ryzyko podwyższone 2 do 3 razy. Okay. Now we used to be very concerned about these exact numbers. Byliśmy dawniej bardzo zainteresowani tymi konkretnymi wartościami liczbowymi. The doctor would give you 2 or 3 medicines to get it down to the right number. Lekarze zwykli dawać nam 2 lub 3 różne leki, aby te poziomy znormalizować. Or he'd raise the medicine you're taking to a very high level to get it down. Albo lekarstwo, które już pacjent brał, podwyższali do bardzo wysokiej dawki. We have some new recommendations. Mamy pewne nowe zalecenia. And we are not so tied to those numbers anymore. Już dłużej nie jesteśmy tak bardzo przywiązani do tych liczb od niedawna. There's 4 categories of people who need to be treated. Mamy 4 rodzaje ludzi, którzy potrzebują leczenia. The people who already had a heart attack or a stroke.
Osoby, które już miały zawał serca lub udar, they are surely, they already have atherosclerosis. Oni mają miażdżycę już zwykle po takim ataku. If they've had a heart attack, they've had a stroke, they need to be treated to keep their cholesterol down. Jeśli mieli już zawał serca, muszą podjąć pewne kroki, aby utrzymać swój poziom cholesterolu. Second category is people who are born with extremely high levels, genetic problems. Druga kategoria ludzi to osoby, które urodziły się z bardzo wysokim poziomem tego złego cholesterolu. Jest to problem genetyczny. The third problem is the diabetic. Trzecia grupa ludzi to cukrzycy. They are so apt to have a heart attack that they should be treated for sure. Oni mają tak duże ryzyko zawału serca, że powinni naprawdę troszczyć o siebie. The fourth category of people that should be treated is what they're arguing about. They're arguing about it. They're having a big debate on it, big discussion on it. The fourth group. Czwarta grupa ludzi, która potrzebuje też pewnego rodzaju leczenia, to ci, którzy bardzo sprzeczają się o te sprawy. If you have a 10% chance of having a heart attack in the next 10 years, jeśli twoje ryzyko zawału serca w następnych 10 latach wynosi 10%, they say you should be treated. Mówi się, że powinieneś udać się do lekarza. But they used a different way to figure the 10% this time. Ale w dzisiejszych czasach są nieco inne sposoby, aby obliczyć to ryzyko. With double the number of people who need to be on the medicine. I te sposoby podwoiłyby tą liczbę ludzi, którzy powinni przyjmować leki. There was a committee of about 15 people. Zebrano komitet około 15 ludzi. That voted your LDL cholesterol should be much lower even yet. Którzy stwierdzili, że poziom cholesterolu LDL powinien być jeszcze dużo niższy od tych standardów, które przyjmujemy. But 8 of the 15 on that committee were getting remuneration money from the company that makes the pill to lower the LDL. Ale 8 osób spośród tych 15 zgromadzonych dostawało pieniążki od firm, które produkują leki obniżające ten poziom. It would have taken treating 1,000 people to save one person from dying of a heart attack. I byłaby to taka terapia, która w której leczono by 1,000 osób, aby jedną tylko wyleczyć. But they have some good things about the new recommendation. Ale są też pewne dobre rzeczy odnośnie tych nowych zaleceń, które dzisiaj mamy. If you're older than 75, jeśli masz więcej niż 75 lat, there's no recommendation for any medicines. Nie ma zaleceń, aby brać żadne leki. The only recommendation is lifestyle. Jedyne zalecenia to przyjęcie odpowiedniego stylu życia. Well, if it's important to lower your cholesterol, why don't they talk about these people lowering their cholesterol? Skoro to takie ważne, aby obniżyć swój poziom cholesterolu we krwi, to dlaczego nie zaleca się żadnych leków ani obniżania cholesterolu tej grupie ludzi w wieku powyżej 75 lat? They're finding many older people with higher levels live longer than if their level is lower. Okazuje się, że wielu ludzi powyżej tego wieku żyje dłużej z wyższym poziomem cholesterolu we krwi niż ci z niższym. So there's no recommendation to put them on medicine. Tak więc w tej sytuacji nie ma już specjalnie powodu, żeby stosować zalecenia odnośnie jakiegoś konkretnego leku. They don't understand why this is. They don't understand it. Nie rozumieją, dlaczego tak się sprawy mają. There's a lot in medicine we don't understand. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiemy o lekach. Now, let's talk about the foods. Porozmawiajmy teraz o jedzeniu. It's the animal fats of the problem. Tłuszcze zwierzęce są wielkim problemem. You need to get the saturated fat down. Należy obniżyć poziom tłuszczów nasyconych.
the saturated fat should be no more than 5 to 6% of the calories. Poziom tłuszczów nasyconych w naszym organizmie nie powinien przekraczać 5-6% kalorii. 2/3 of our fat comes from animal products. 2/3 naszego tłuszczu, który przyjmujemy, pochodzi z produktów zwierzęcych. That's the meat, milk, eggs, cheese, butter product. Jest to mięso, jaja, ser, ogólnie nabiał. Okay. So the standard recommendation of the Heart Association is. Tak więc normalne zalecenia związku Towarzystwa Kardiologicznego. If you use milk, są takie. Jeśli używasz mleka, only use non-fat or low-fat milk. Używaj tylko mleka beztłuszczowego lub o niskim poziomie tłuszczu. It's too much cholesterol and saturated fat. Ponieważ w tym o wysokim poziomie tłuszczu jest zbyt wiele tłuszczów nasyconych. But our body makes as much cholesterol as the person, average person gets from his diet. Jednak nasze ciało produkuje mniej więcej taki poziom cholesterolu, jaki dostarczamy sobie w diecie. But there's a difference. Jest jednak pewna różnica. What your body makes is pure cholesterol. To, co wytwarza nasz organizm, to czysty cholesterol w czystej formie. If you take monkeys and try to produce atherosclerosis, you have to have oxidized cholesterol. If you take monkeys and try to experiment and produce atherosclerosis, pure cholesterol, you have a hard time doing it. Jeśli próbowałoby się przeprowadzać eksperymenty na małpach, żeby one miały miażdżycę, to sam cholesterol wytwarzany przez ich organizm nie sprawi tego. Now what's oxidized cholesterol? Czym jest natleniony cholesterol? That's in the food because it's been exposed to the air. Jest to cholesterol zawarty w pożywieniu, ponieważ jest wystawiony na działanie powietrza. Now if you like to drink milk, jeśli lubisz mleko, I'll tell you how you can get it without any oxidized cholesterol. Podpowiem ci, jak zdobyć mleko bez takiego właśnie utlenionego cholesterolu. You go out to the barn. Idziesz do stodoły. You get under the cow. Chodzisz pod krowę. And you get it straight before it's exposed to the air. I pijesz mleko prosto od krowy, zanim jest wystawione na działanie powietrza. But you can see why the Heart Association has recommended non-fat milk, or you know, or 1% or lower. Tak więc Światowa Organizacja Zdrowia poleca właśnie z tego powodu mleko o żadnej zawartości lub bardzo niskiej tłuszczu. And the animal products, all of them have some of these trans fatty acids. Produkty zwierzęce mają bardzo dużą zawartość tych kwasów tłuszczowych trans. The trans fatty acids are high in butter. Poziom kwasów tłuszczowych trans jest bardzo wysoki w maśle na przykład. Okay. So we have to do something about the saturated fat in our diet. Musimy zrobić coś, aby usunąć te nasycone kwasy tłuszczowe z naszej diety. Then the cholesterol in our diet. Dalej, cholesterol w diecie. We should have no more than 100 mg for every 1000 kilocalories we eat. Nie powinniśmy spożywać więcej niż 100 mg cholesterolu na każde 1000 kilokalorii. Yeah. Now, this cholesterol, I think, is a big problem. Myślę, że ten właśnie cholesterol jest dużym problemem. One large egg yolk. Jedno duże żółtko jaja. Has 212 mg. Ma 212 mg cholesterolu. Colon cancer, ovary cancer in women correlates with the amount of cholesterol in the diet. Ovary cancer, women's organs here. Rak jelita grubego oraz jajników u kobiet jest powodowany przez duży poziom cholesterolu. Yeah. Now I have to tell you a study that was done. Muszę wam powiedzieć o pewnym badaniu. They took patients who have clogged up coronary arteries. Wzięto pewną grupę pacjentów z chorobą niedokrwienną krwi. They put them on a low saturated fat diet. I dano im dietę
z niskim poziomem nasyconych kwasów tłuszczowych. The one doctor allowed them to have 200 milligrams of cholesterol a day. Jeden z lekarzy pozwolił im spożywać 200 mg cholesterolu dziennie. One year later he examined those patients. I one year later. Rok później zbadał tych pacjentów. And they were bad. Bardzo źle. Worse than before they started. Jeszcze gorzej zanim zaczęli ten program, tę dietę. Another doctor allowed only 100 mg cholesterol a day. Inny lekarz zezwolił swoim pacjentom na tylko 100 mg cholesterolu dziennie. 32% of the patients at the end of the year were better. The arteries were opening up. 32% pacjentów pod koniec rok miało się dużo lepiej. Ich naczynia krwionośne się rozszerzały. Then Dean Ornish in San Francisco. Dr. Ornish z San Francisco. He allowed only 12 mg. Zezwolił z kolei na tylko 12 mg cholesterolu dziennie. That would be like having only 2 cups of non-fat milk and that's the only animal product. To by było takim odpowiednikiem picia tylko 2 szklanek bardzo niskotłuszczowego mleka dziennie i to wszystko z produktów zwierzęcych. 82% of the patients there was a reversal of the atherosclerosis in the coronary arteries. Okazało się, że po roku 82% jego pacjentów nastąpił odwrót choroby niedokrwiennej. Okay. Now in your pamphlet we've listed all kinds of foods that help to lower cholesterol. W waszych ulotkach jest cała lista produktów, które pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi. And lowers your heart attack risk. A łącznie z tym również obniżają ryzyko zawału serca. Let's see what the first one is. Sprawdźmy, który jest. Eat more fruits and vegetables. Jedz więcej owoców i warzyw. Women who consume 5 to 10 servings of fruits and vegetables a day compared to 2.5 servings had only 30% the risk of a heart attack. Na stronę 8 przewracamy. Jest to punkt drugi na stronie 8. Kobiety spożywające od 5 do 10 porcji owoców i warzyw dziennie, w przeciwieństwie do kobiet spożywających 2,5 porcji lub więcej, cechuje tylko 30% ryzyko wystąpienia choroby serca w stosunku do ogółu populacji. We're running out of time. Kończy nam się powoli czas. But you need to go with this list. Ale przejrzyjcie sobie tą listę. You should know how good beans are. Powinniście wiedzieć, jak dobre są warzywa strączkowe. A handful of nuts every day is good. Bardzo dobra jest garść orzechów dziennie. Walnuts do the best. Najlepsze są orzechy włoskie. Almonds the next best. Dalej następne są migdały. Avocado is excellent. Awokado jest bardzo dobre dla naszego organizmu. They put people with high blood cholesterol. Bierze się ludzi z wysokim poziomem cholesterolu do krwi. On the strictest heart association diet. Na taką bardzo ostrą dietę wymagającą. Compared with another group on avocado. W porównaniu z inną grupą, która spożywa awokado. And the group with the avocado lower their cholesterol better. I grupa, która spożywa awokado, ma się lepiej w porównaniu z tą grupą na takiej bardzo, bardzo ostrej diecie wymuszonej przez standardy Światowej Organizacji Zdrowia. That's because of the monounsaturated fatty acid. Jest z powodu monounsaturated. Pojedynczych kwasów nienasyconych. Jedno nienasyconych, przepraszam. Now other foods that have that. Inne produkty, które posiadają te kwasy, olives and olive oil, to oliwki i oliwa z oliwek, peanuts and peanut oil, orzechy ziemne i olej z orzechów, and rapeseed oil, oraz olej rzepakowy. Okay. Now they figured in Australia. W Australii dowiedziano się, if everybody stopped drinking coffee. Że jeśli wszyscy w Australii przestaliby pić kawę, they'd have 10% less heart attack. To mieliby o 10% obniżone ryzyko zawału serca. 20% less strokes. O 20% mniej udarów. Okay.
Water helps to lower heart attack risk. Woda pomaga obniżyć ryzyko zawału serca. If you drink 5 cups, 1 liter and a quarter. Jeśli pijesz litr i 1/4 wody dziennie. Compared to less than half a liter every day. To w porównaniu do osób, które piją mniej niż 1 litr dziennie. You lower your risk of heart attack and stroke by 40%. Obniżasz swoje ryzyko zawału serca o 40%. Milk had no effect. Mleko nie wpływa na to. But all the other fluids. Ale wszystkie inne płyny. Coffee, tea, soft drinks. Kawa, herbata, napoje gazowane. All increase the risk 2.7 times. One znowu dzięki nim wzrasta to ryzyko o 2,7 razy. Okay. All right. I've gone a long time. Any questions? Skończył nam się czas. Czy macie jakieś pytania?